czekam na żonę i żona miała tu wyjść. No dobrze, sprawdzimy. Gdzie miała wyjść? No tutaj, bo ona wróciła i z koleżanką i tu właśnie po sobie. Dobrze. Nie wiem, mi nie wychodzi. Dokumenty. Skąd pan jest? Boże wola. Prawa już. Właśnie mówię, że ona miała wrócić dzisiaj. A skąd miała wrócić? Z Włoch. Bagażnik pan otworzy. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego reagują na wszystkie zdarzenia i zgłoszenia, które przyjmuje dyżurny w Komendzie Powiatowej Policji. Jadą na zdarzenie i podejmują interwencję. W przypadku braku interwencji ich zadaniem jest patrolować wyznaczony teren działania. Skąd panowie jesteście? Z Harpikowskiej. Dokładnie. Ja jestem z Wysołek. Podążamy od razu. Dobrze, macie dokument jakieś? Ja mam, prawo jazdy. Może być zaświadczenie z miesięcznego? Zaraz idę do domu. Imiona rodziców? Wiesława i Jerzy. Mama? Apteka taka, jakbyście mieli. W nocy 25 października podczas rutynowej kontroli i legitymowania kierowcy Poloneza ujawniono w środku radioodtwarzacze, w związku z czym został kierowca zatrzymany. No nie wiem, muszę jechać do domu. A skąd pan jedzie? Tak. Skąd pan jedzie? A skąd? Pod Bycha. Ja jeszcze pochodzę z tego Bychawy. Skąd pan jedzie? No to jest w Kraśniku, że... Kawę. W szkole. Wam? W szkole. Z którym kolegą? Ode mnie z wioski. A gdzie jest ten kolega? Poszedł gdzieś, nie wiem, wysikać jeszcze coś, nie wiem. Tu proszę patrzeć, tu jest pusto wszędzie. Nie mam tutaj nic do ukrycia. No to poczekamy na kolegę. Proszę bardzo, proszę szukać. To wszystko co mam jest moje. Jeden kolega tu? No. Gdzie on sobie poszli? Nie wiem, co tam chyba ona tu. Pewnie też będzie tu mnie po prostu tam na tylnym odpoczę. No pokaż. Gdzie? Gdzie ci koledzy poszli? Nie wiem, nie powiedziałem. Ja sobie mówiłbym, że stanę zawsze tu jest. No bo będziemy się oddać, czy też poszli. Znasz ich, nie? Tak. No, nic chyba tym nie zacznie. O, jak należy do? Ojca. Podaję ci PESEL. Co mamy? Nóż kolegę po co? Nóż. O ten. To może zostało mi więcej do jeszcze. Dobra, wysiadaj. Na tej sprawie to chyba na. Co? Graffiti? Nie.
Nie? To malowane było w środku, żeby nie widziałem. A ten drugi? Ten drugi to się śmiała. Słucham? To się śmiała. W jakim celu? Po to, żeby znaleźć kolegę. Jakiego kolegę? Co? On się okajtał na samym górze. Gdzie? Jak się nazywa? I tych radyjek to na co ci tu tyle? To jest moje. No. Które miałem. Tamto, co mam teraz założone, odzyskałem za dług od kolegi. To się coś za dług tam poradził. A oto mi Brejdek wyjął, bo nie tirem właśnie. Oto właśnie spaliło, że to się dało mi, żeby zlepszyć, zrobić z tym, albo nie wiem, albo wyrzucić. A jak się okaże, że trzeci? A to ja nie wiem, ile dnia razy nie mogli być. Skąd ty radię masz? Mówię prawdę, czy po sam kłamać. Słuchaj, jak się okaże, że są to radia kradzione, to wiesz, co cię czeka, nie? Co mi czeka? Lepiej powiedz od razu. Nie. W dodatkowym patrolowaniu miasta dodatkowo trzech sprawców włamania do samochodu 126P i kradzieży radiotwarzacza. Słuchaj, dawaj w kierunku Lublina. Wyjeżdża spod Zeolu, poczekaj moment. No widzisz ją już. Bo jeszcze ciepło, dopóki się nie odpłynął. A drugi pan, z tyłu? I kawał. Wyjdą panowie z samochodu. Pan z przodu pozostanie na razie. Tutaj. To ja się może ubiorę, bo coś tam zimno. Dlaczego? No przecież pan gorąco. A w samochodzie było gorąco. Zimno pan teraz? No. No to pan się bierz. Może się pan przeziębić. Muzyczny. Muzyczny skąd? Zakupiony. No, a rachunek pan ma? No teraz już rachunku nie mam, to jest za 4 lata, bo mam. Nie wiem, po pana? Nie pozwoli. Że co? Nie pozwoli przyjechać, to tutaj coś nie ma. Nie, weź masz kiełbaskę, otwórz. O, patrz, było. Very nice. Ładna. Cześć. Z draku? A ja wchodziłeś do piwnicy, się nie bałeś, nie? Bo ma wiesz, bo ma tego lęku. Do której? Przecież teraz przychodzę do której. W dniu wczorajszym materiały zostały skierowane do prokuratora z wnioskiem z aktem oskarżenia na wszystkich czterech sprawców. Ostatnich 10 miesięcy notowaliśmy około 60 zdarzeń tego typu, czyli kradzieży, włamań do samochodów i kradzieży. Jak było?
się włączyło. No, a czego nie się włączyło?